Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rower. Dzisiaj, o dziwo, nie jest po godzinach, bo dopiero wczesne popołudnie. Moim gościem jest Dawid z firmy, enigmatycznie powiedzmy, Inpic. Inpic, tak jest. Cześć wam. Dawid akurat był w Warszawie, korzystając z tego postanowiłem nagrać z nim parę słów, żeby przybliżyć wam markę i produkty. Dla tych z was, którzy nie do końca wiedzą, co to jest Inpic, to podpowiem, są to pomiary mocy. Przychodzi to w takim szarym pudełku. Najpierw jest korba fabryczna, na przykład Shimano, która pomiaru nie ma i ktoś dochodzi do wniosku, że chce trochę potrenować i potrzebny jest mu pomiar, więc albo dokupuje drugie ramię, albo wysyła swoje i to ramię, czy to nowe, czy wysłane, powraca i ma taki pomiar mocy. Na kanale jest kilka filmów o tej tematyce u nas, także jak kogoś to bardziej interesuje, może sobie zajrzeć. A tu mamy twórcę całej marki i zamierzam go trochę pociągnąć. Współtwórcę pociągnąć za język. No to Dawid, opowiadaj, co to w ogóle był za pomysł, że pomiary mocy? O, długa historia. Na którymś z wyścigów, to był wyścig, o ile dobrze pamiętam, w Jaworzynie Śląskiej, na wyścigu XC spotkałem się z Marcinem Kawalcem, obecnym moim wspólnikiem i wcześniej żeśmy nie znali się, ale mieliśmy wspólnych znajomych, także wiesz jak to przed wyścigami. Przed wyścigami siedzisz, masz czas, godzinę, półtorej do startu, siedzisz, troszkę się porozgrzewasz, później stoisz, porozmawiasz. Wiadomo, tak, ile ciśnienia w oponach, jak jest do łańcucha dałeś. 1,9, ile tam z przodu masz, nie? No, tam poznaliśmy się. Po wyścigu chłopaki, tak jak powiedziałem wcześniej, Marcin z Piotkiem czekali na dekorację, a ja przyjechałem chyba z Piotkiem, o ile dobrze pamiętam. Tak, jednym samochodem żeśmy przyjechali ze Srebrnej Góry i rozmawialiśmy o różnych tematach. I tam padł temat miernika mocy, że Marcin pracuje nad tematem miernika mocy. On był wtedy na ostatnim albo przedostatnim roku studiów, czwarty bądź piąty rok na elektronice na Polibudzie Wrocławskiej. Ja z racji tego, że jestem również inżynierem i prowadziłem już wtedy biuro takie konstrukcyjne w firmie takiej inżynieryjnej, zainteresowałem się i zaczęliśmy rozmawiać. Później jakoś temat tak troszkę poszedł, powiedzmy, w zapomnienie, aż w końcu Marcin obronił się, skończył studia, zrobił magisterkę, na której zrobił taki prototypowy, działający miernik mocy. Fakt, że on był taki, wiesz, ogromny, nie? Także ale zrobił chodzący. Ale do roweru? To tak, do roweru. Tak, ale to był, jeszcze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, to Który była był stara korba, chyba 14. No dobra, no i wyprodukował ten pierwszy miernik. Tak, zrobił szkolny, pierwszy miernik, i tak, dalej. Szkolny, on był duży i tak dalej. I zaczął szukać pracy. I do mnie się zwrócił. Słuchaj, jak tam u was z pracą? Ja mówię, wpadaj na rozmowę, pogadamy i tyle. Nie? Ja wtedy akurat byłem chyba, jeszcze przeszedłem jakby kroczek dalej w swoim rozwoju zawodowym. Poszedłem na dyrektora, a kierownikiem biura konstrukcyjnego został mój kolega Marcin, pozdrawiam przy okazji. I zrekrutował Marcina, bo dobry fachowiec, także... Czyli on zaczął pracę tam u was w biurze konstruktorskim najpierw. Tak, tak, razem normalną, uczciwą pracę w jakiejś firmie. Tak, tak, normalnie, ja tak samo, nie? Pracowaliśmy w jednej firmie, na etacie, ale po godzinach zaczęliśmy, tak zaczęło z czegoś brakować, nie? Bo to, co żeśmy robili, fajne zajęcie, bo pracowaliśmy dla... robiliśmy sprzęt militarny, ale czegoś brakowało w tych rowerach. I tak mówię, dobra, spróbujmy to w jakiś sposób ruszyć. To taka amerykańska historia, że po godzinach w garażu. No, dosłownie, o garażu za chwilkę powiem. I tak się zaczęło. I po godzinach żeśmy zaczęli to działać z miernikiem mocy. I kiedy taki pierwszy prototyp? 2018, marzec. 4 lata później, tak? Od pierwszego tak, ale pomysłu. Jeszcze opracowanie prototypu już przez nas dwóch, jeszcze później po tym wyścigu się troszkę zaczęło. Okay. Później była taka stagnacja, nic się z tym nie działo. W końcu żeśmy się gdzieś tam spotkali, Marcin przyszedł do pracy i zaczęliśmy tak mocniej działać, jeśli chodzi o opracowanie tego miernika mocy. W 2018 pierwszy start. Prototyp, tak. A kiedy sprzedali się pierwszą działającą formę? No, to inaczej. Pierwsze nasze sprzedażne. Sprzedażne mierniki mocy, to jest chyba 19 marzec 2018.
Okay. Wtedy. A prototypy powstawały już wcześniej oczywiście, mhm. ale różne bolączki swoje miały. No, dlatego a ile czasu prototypowaliście to? Rok, dwa? Oj, dłużej. Około 3 lat myślę. Okay. Tak generalnie. A no. pamiętasz, ile mniej więcej prototypów wyprodukowaliście, zanim powstała wersja finalna? Mamy takie duże pudło różnych prototypów. Zabytków. Pierwsza obudowa była wielkości, czyli jest coś takiego, no nie ma, no powiedzmy tej wielkości, okay. była taka obudowa, jak tutaj doklejona. Paczka fajek. No tak, tak, wyższa na pewno, węższa, ale chyba ciutkę dłuższa, takie setki, fajki setki, czyli dłuższe, nie? Long size. I wysokie. Później zaczęła się, ale pierwsze prototypy miały za inne zadanie. Nie miały być małe, tylko miały dobrze mierzyć. Okay. Jak doszliśmy do tego, że wszystko jest w miarę ok, że nadaje się do sprzedaży, to zaczęliśmy optymalizację polegającą na zmniejszaniu wszystkiego, gabarytów i tak dalej, i tak dalej, na projektowaniu anteny, na różnych takich rzeczach. No i później po jakimś czasie od tych pierwszych prototypów, gdzie obudowa była no, taka duża, no, powstała ta. No czyli tak, jak sobie porównasz, jak dwie baterie tak naprawdę. Tak, pamiętam, dokładnie. Pierwszy rok działalności, takiej od sprzedaży powiedzmy, od tego 18 marca do marca 2019, pracowaliśmy u mnie w mieszkaniu. W sensie... Jeden pokój przerobiliśmy na firmę. Dokładnie, jeden pokój 9-metrowy. Ja mam jeszcze mieszkanie na poddaszu, nie? Okay. Także 9 metrów. W lecie wyobraź sobie upały, 30 parę stopni. W wiatrak wentylator chodzi, bo klimy jeszcze nie miałem wtedy. Tak. I 3 osoby na 8 metrach kwadratowych, nie? A 2 piętra niżej, bo pode mną mieszka jeszcze sąsiad i jeszcze pod sąsiadem mamy, każdy ma swój oddzielny garaż, mój sąsiad i ja, i do tego garażu z tyłu mamy komórkę, piwnicę taką powiedzmy, 16 metrów kwadratowych, czyli garaż ma 16, komórka też 16, czyli 32 metry, plus 8 czy te 9 metrów na górze ze skosami. Biura. Ze skosami jeszcze. Biura. Także no, dokładnie biura. Tam siedziały 3 osoby. Wyobrażasz sobie, co tam się działo? To jeszcze poddasze, upał. No, musiało być grubo. Tak przez rok żeśmy funkcjonowali, ale po roku już była taka decyzja, że nie, dobra. Widzimy, że to idzie, jakby pomysł złapał, rynek się nakręca na to dosyć fajnie, czyli temat zaczął iść, musimy zacząć rozwijać jeszcze kolejne jakieś rzeczy. W związku z tym była decyzja o przeniesieniu się. Nie? Także można jeszcze... A dalej pracujecie na etatach? Czy już... Nie, nie, nie. A, o tym zapomniałem. W pewnym momencie stanęliśmy przed takim dylematem, że zaczęły się pojawiać grube inwestycje. Choćby nawet forma wtryskowa do obudowy i tak dalej. I to były już dziesiątki, grube dziesiątki tysięcy złotych. Także musieliśmy coś wybrać. Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, ile ten biznes od nas czasu wyciąga. Także wiedzieliśmy, że tak, że jeśli chcemy to robić i dobrze to robić, to musimy jednak zrezygnować z etatu. Ja, to minął pierwszy rok. Tak. Jesteśmy w marcu 19, dalej sprzedajecie tylko pomiary na jedną nogę. Tak, ale to nie znaczy, to znaczy inaczej, na jedną nogę do szos. W którym momencie jakieś kolejne produkty wprowadziliście? Bo wiem, że jest korba na przykład do roweru górskiego dwustronna. Zresztą mamy taką testową w jednym rowerze. Wiesz co, ciężko mi teraz powiedzieć, ale dwustronny chyba rok temu wszedł. Tak, ale dokładnie, się tak wydaje, że... zdać się nie przygotowałem. Jakoś w miarę pierwszą dostałem u siebie, więc pewnie można podać do filmu zobaczyć. Dokładnie. Także, czyli gdzieś tam w marcu 20 pewnie, czy sama pandemia to chyba było. Możliwe. Okej, no to mamy... Ale to są do rowerów MTB. Tak, to mamy do górskich dwustronny lub jednostronny do szosy. Tak. I one są wszystkie wykonane w tej samej technologii, tak? Tak, czyli ramienia... Tak. Na, a wy w tym ramieniu wycinacie jakiś otwór? Nic nie wycinamy. Właśnie... Szlifujecie tą anodę? Czy co tak, się robi, żeby to... delikatnie zdzieramy powłokę, to są dosłownie o mikron, o 2 mikrony zdzieramy tą powłokę. Musimy dotrzeć do gołego aluminium, wtedy nasz układ tensometryczny działa prawidłowo. Nigdy zresztą nic, czujniki tensometryczne wymagają tego, żeby zawsze na lity materiał je przyklejać, bo one się po prostu najzwyczajniej przykleją. Ile jeszcze w Polsce jest firm produkujących pomiary mocy? No tylko
Tylko wy. Bo tak? Jest kilka konkurencyjnych produktów, mhm. ale to nie są produkty polskie? Nie ma drugiej marki, która w Polsce produkuje? Obecnie na rynku, i zresztą od początku do chwili obecnej, na rynku zarejestrowaną firmą robiącą pomiary mocy jest tylko Impik, czyli my. Czyli na przykład Ronde, bo jest też taka marka. To jest przedstawiciel. To jest przedstawiciel innego producenta. Tak, dokładnie. Mhm. No dobrze, a w jakim kierunku Impik będzie podążał? Wprowadzicie jakieś nowości w zakresie pomiarów? Jakieś nowe produkty są w planach? Możesz to zdradzić? Myślę, że troszkę mogę, może nie wszystko, ale troszkę mogę. Myślę, że tak, na tym my cały czas ten produkt rozwijamy. To nie jest tak, że dwa lata temu skończyliśmy pracę nad opracowaniem tego produktu i teraz cały czas tylko sprzedajemy, zajmujemy się sprzedażą. Tylko w firmie obecnie jest teraz 5 czy 6 już inżynierów. No, macie bardzo porządną stronę internetową, sklep online, macie aplikacje na telefon. Zresztą, ale to powiem jeszcze, że też odnośnie strony też są wprowadzane teraz zmiany. Jeszcze ich nie widać, bo to jest z tyłu robione, ale troszkę musimy się odświeżyć. Opowiedz mi jeszcze, jakie nowości, bo tak jakoś sprytnie ominęliśmy ten temat, a miałeś coś zdradzić. No, życie mi troszkę tego nauczyło. No dobra, no okay. Trochę cię tam no sprzedam, pewnie będzie podwójny pomiar do szosy, wszyscy mają, więc wy też musicie. Mierzy mówić, wiesz co. Nie, no tak, w planach jest oczywiście dwustronny pomiar, to znaczy on jest w opracowaniu, nie jest w planach, on jest teraz, kwestia jest wdrożenia jego, bo też z wdrożeniem nowego produktu wiążą się inwestycje, choćby nawet w nowe formy wtryskowe, a to jest, no to nie są małe pieniądze. I generalnie no inne, wszystko jest inne, bo inna elektronika, inny soft, także inna aplikacja telefoniczna, czyli zasięg, dwie apki trzeba będzie modyfikować na Androida i na iOS-a. Czy pandemiczne kłopoty z transportem i z dostępnością odbijają się u Was na produkcji? Choćby nawet teraz. Teraz mieliśmy przestój mały? Mamy, nadal na jeszcze. Ten czas czekacie na produkcję. Dzisiaj mogę powiedzieć, kiedy nagrywamy? Tak? Tak, możesz. Wtorek dzisiaj jest, nie wiem, który dokładnie. Postaramy się to zmontować w miarę szybko, 20. Dobra, to jeszcze powiem wyrazić, że piątek jest jakby co. Nie no, jest wtorek. Jest wtorek. I od jutra albo od pojutrze dopiero będziemy mieli komponenty, które przez 3 tygodnie od 1 kwietnia nie mieliśmy komponentów. Na rynku brakuje wszystkiego. Nam akurat zabrakło procesorów do układów elektronicznych i na te procesory znaleźliśmy, wydobyliśmy je praktycznie spod ziemi. Zapłaciliśmy 3 razy więcej niż normalnie, niestety, ale no, zdobyliśmy je. Teraz czekamy po prostu na montaż tego wszystkiego. Rozumiem. No to teraz przejdźmy do Impik Trainera. Tak. Co to będzie? Co to jest? Co to jest? Już co to jest? Działa. Tak, od chyba 12 grudnia 2020 jest na rynku. Czyli kwartał ponad. Tak, kwartał. Impik Trainer, co to jest? No to jest aplikacja do trenowania rowerzystów. Zastąpi Endomondo, które umarło? Znaczy, Endomondo to było bardziej do zbierania informacji o... No mówiło ci, że w tym tygodniu przebiegłeś najwięcej kilometrów, albo najszybciej kilometr. Czyli statystyki, tak? Okay. No musicie włączyć to u siebie, żeby wiedzieć. Tak, statystyki mamy cały czas. Wojtek Hera, pozdrawiam, to jest taki gość, który cały rok nic nie robi i potem jak pójdzie gdzieś na spacer i Endomondo mówiło, wow, przeszedłeś największy dystans w tym roku. To zawsze rzucał posta na Facebooka. Aha, super. Generalnie to jest nieco inna aplikacja, mianowicie to jest aplikacja, w której wybierasz sobie dla siebie plan treningowy. Jakie były generalnie genezy powstania tej aplikacji, bo jeszcze wcześniej przed tym mieliśmy szkołę trenerską, którą nadal zresztą mamy, ona się nazywa Impik Academy. Tam personalni trenują zawodników. Zawodników, wykupić plan. Tak, wykupuję sobie plan. Jakie to są widełki, żeby wykupić tam plan? Od 249 do 600 bodajże i 600 to już jest z dietetykiem, z ciągłym dostępem telefonicznym, bądź nawet face to face. Jak jest ci smutno, to możesz zadzwonić do trenera. Tak, teraz przez Google Meet'a, czy przez można nawet go zobaczyć. Nie? Także to był Impik Academy, ale wiedzieliśmy, że... Część ludzi pewnie potrzebuje czegoś prostszego.
za może mniejszą kasę. Ja bym powiedział, ile kosztuje abonament? 149 zł, ale nie powiedziałbym, że to jest prostsze. Mhm. Już tłumaczę generalnie, o co chodzi. Tak podchodząc biznesowo do tego typu oprogramowania i do tej Impig Academy. No Impig Academy to jest coś takiego, że jak jest trener personalny, on poprzez swój dostęp czasowy i tak dalej może na przykład przyjąć na swoje barki 15-17 maksymalnie trenujących. Z racji tego, że więcej już nie ogarnie, najzwyczajniej. Każdy ma swoją gdzieś pojemność. Są oczywiście trenerzy, którzy mają tych zawodników znacznie więcej. Tak, ale no żeby tak, to zrobić, wiadomo, że jakość. Tak, żeby to zrobić porządnie, no to tak jak z trenerami, zarówno swoimi, jak i innymi rozmawiam, to jest 15-17, to jest taki maks. Na początku tu od razu wszystkich zachęcę, jest dwutygodniowy okres darmowy, także można zobaczyć generalnie, co to jest za narzędzie i dopiero jak człowiek wejdzie, bo dużo osób porównuje nas do innych, do innych programów typu Strava, typu, a to nie jest to, typu TrainingPix. Strava to jest zupełnie coś zapisuje innego. Nam tak, to jest tylko zapis. TrainingPix jest takim kalendarzem, który odczytuje treningi wgrane przez trenera. Dokładnie. I wasz Impig to jest w zasadzie taki TrainingPix, tylko już wypełniony treningami. Tak, wypełniony treningami, gdzie ten trener, jakby, który musi uzupełnić tego TrainingPixa, jest już. Wchodzisz na naszą aplikację, masz do dyspozycji 4 dyscypliny sportowe, kolarskie, czyli jest gravel, czyli tu jest mowa o wyścigach takich długodystansowych, jak w Stanach. Wisła 1000 i tak dalej. No na przykład, ale też mieliśmy bardziej tu na celu takie wyścigi jednodniowe, które na przykład 200-250 km. W Stanach jest to bardzo popularne, u nas no, w tym roku jest wysyp tego, przynajmniej w kalendarzu ile się odbędzie, to zobaczymy, a ile przetrwa, to jeszcze dalsza historia. Ma na celu przygotowanie do długodystansowych wyścigów. Rozumiem. Tak. Następnie mamy szosę. Tam mamy w zależności kilka ścieżek do wyboru. Na przykład jeśli masz 3 dni w tygodniu, w które możesz wygospodarować po 15-20, po 1,5 godziny, 2 godziny, wybierasz sobie tą ścieżkę i 3 dni w tygodniu masz na przykład we wtorek, w środę i w sobotę rozpisane treningi, bądź w niedzielę. Na przykład, nie? A czy ktoś to monitoruje i patrzy, jaki ja mam... No właśnie, progres. Zgadza się. To jest robione przez sam program. Jest algorytm. Program, tak. A są algorytmy, które mierzą nasze dotychczas odbyte treningi. To jest jakby pierwszy stopień analizy. Program, każdy jeden wad programowi nie ucieknie, algorytmowi nie ucieknie. Trenerowi niekiedy ucieka. Z racji tego popatrzy, a dobrze przejechany trening, nie? Patrzy na stosunek tętna do mocy, a okej. Okay. Program ma jasno zakodowane, jeśli i będzie taki i taki, zrób to i to, jednego. Co do jednej dziesięciotysięcznej wata i jednej dziesięciotysięcznej sekundy, nie? Czyli żeby efektywnie używać waszego programu treningowego, dobrze jest mieć pomiar mocy. Tak, i są jeszcze ścieżki na tętno. Ale to jest tak, są mniej dokładne i my oficjalnie o tym mówimy, że żeby nasze oprogramowanie jak najlepiej chodziło i jak najlepiej algorytm rozpoznawał twój progres i do tego dostosowywał przyszłe treningi, należy mieć pomiar mocy oraz opaskę tętną. I teraz tak, to jest druga dyscyplina, czyli szosa. Tam masz kilka ścieżek do wyboru i to są ścieżki na cały rok. Dodatkowo teraz właśnie od 1 maja wprowadzamy nową aktualizację, taki jest plan, żeby pierwszego wprowadzić, planowanie startów, czyli na przykład sezon u nas na Dolnym Śląsku, bo z Wrocławia, we Wrocławiu jest firma. Czyli szczyt formy będzie się ustalał. Bardziej szczyt formy jeszcze nie na tym etapie, bardziej do amatoru. Amator nie ma czegoś takiego, w naszym odczuciu, nie ma czegoś takiego amatorów, przepraszam, jak szczyt formy. Z racji tego, że amator jeździ 20-25 wyścigów w roku i każdy jest na równo. Każdy jest szczytem formy. Dokładnie, każdy musi być szczytem formy, nie? Także u nas jest założenia, wychodzimy takiego, że forma ma być jednolita przez cały sezon. Ten sezon zazwyczaj rozpoczyna się właśnie słynnym mnichem w Sobówce i trwa gdzieś tam do końca, niekiedy nawet października, nie? I my trenerzy układając plany wcześniej,
którymi jakby nakarmili program, mieli takie zadanie. I algorytmy właśnie są w ten sposób zrobione, że jeśli widzimy w programie, algorytm odczytuje sobie przemęczenie, popuści obciążenie. Popuści obciążenia, zmieni trening. Jeśli widzi, że jeszcze jest potencjał do podkręcenia, dokręcamy śrubę. No dobra, to mamy grabela, mamy szosę. Tak. Co jeszcze? I to jest jeszcze dokończę odnośnie tych algorytmów. I to jest właśnie to, czego niekiedy trener nie jest w stanie zobaczyć, bo nikt nie analizuje wat do wata, a program automatycznie to realizuje. Za chwilę jeszcze o algorytmach powiem, ale to za chwilkę. I to jest szosa. MTB, tam jest bardzo dużo ścieżek do wyboru różnych. Są 3-dniowe, 4-dniowe, 5-dniowe, 11 godzin w tygodniu. Można to jeździć, sporo. Ale sporo osób wybiera te ścieżki. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że troszkę inaczej będzie, jeśli chodzi o osoby, które używają. Myślałem, że będą najczęściej używane, to będą 3-dniowe, takie po 5-6 godzin w tygodniu. Także jedno sobie pójdę półtorej godzinki, 2 godzinki na przykład w weekend i tak dalej. A nie, wręcz przeciwnie, są najbardziej używane, to są te ścieżki takie hardkorowe. I teraz jeszcze na pewno będziemy opracowywać, bo mamy takie z rynku zapytania. Ale to jeszcze czwarta. A, przepraszam, MTB. Skończyliśmy na MTB. Tak, i te są dostępne przez cały rok. Kolasz torowy. Blisko. Czyli kto? Przełajówka. Przełaj. Nie, a Przełaj. Przełaj, tak. Przełaj, kochamy Przełaj w Impiku. Co roku bierzemy udział w zawodach przełajowych. W tym roku też byliśmy. Na plaży się w Łodzi. W tym roku więcej żeśmy biegali niż we Włoszakowicach, tak, niż jeździliśmy rowerem, ale było super. I sezon przełajowy i treningi przełajowe startują u nas od połowy sierpnia. Bo zazwyczaj przełajowiec i tak w ciągu sezonu albo w szosie się ściga, albo w MTB, a tylko pod koniec sezonu, jeśli przełaje są dla niego takie... Kolejny szczyt formy. Tak, kolejny szczyt formy, on wtedy zmienia sobie MTB i zaczyna trenować bardziej intensywnie i krócej pod przełaj, bo tak się przełaju. I tu akurat Bartek Mikler, którego również pozdrawiam, jest autorem tych ścieżek przełajowych, także swoje doświadczenie gdzieś tam od dzieciaka przełożył na ścieżki. Algorytmy oczywiście były stworzone przez, jeszcze tak odnośnie twórców, to tak, Rafał Hebisz, Mikołaj Dziewa, ścieżki MTB, także Rafał Hebisz to jest doktor na WF-ie, były trener kadry Polski. Paulina Brzeźna-Będkowska z kolei szosowy. No dobrze, a ja jeszcze mam kilka takich pytań, ciekawostek. Nie wiem, czy na wszystkie będziesz chciał odpowiedzieć. Ile na przykład pomiarów mocy się u Was sprzedaje w sezonie? To jest tajemnica, czy możesz nam to powiedzieć? Tak, tego typu dane. Staramy się nie mówić głośno o nich, ale powiem tak, że obecnie w 2020 roku w porównaniu do 2018 roku zwielokrotniliśmy ilość sprzedanych od 10 razy. Tak, kurs rośnie jak na Bitcoinie. Prawda, tak. Oby cały czas rósł. A kolejne pytanie, bo to też może być ciekawe. Skąd bierzecie lewe ramiona, żeby na tym montować pomiary? No chyba nie kupujecie z rynku całych pomiarów i nie rozbieracie. Widziałeś u siebie przed sklepem, jest taki stojak na rowery, nie? Tam nieraz... Chodzicie po mieście i odkręcacie. Tak, ale pod wieczór już zmrok, kaptury. Myślisz, czemu jestem w drodze z kaptury? Dobra. Dwie korby ci zamontuję. To są nowe ramiona, w związku z czym... No nowe rowery też już do ciebie podjeżdżają. Musicie je wyciągać gdzieś indziej. Zgadza się. Nie, zamawiamy w Shimano. Aha, czyli po prostu jako Shimano, producent pomiarów zamawiacie w OM-ie. Dzień dobry, poproszę 500 lewych ramion. Tak, dokładnie. Europaleta ramion. Dokładnie. W cenie połowy mieszkania. Ale zakładam, że korby sprzedają się szybciej niż w obecnej chwili Shimano jest w stanie Wam obiecywać dostawę nowych. Zgadza się. Znaczy, tak jak powiedziałem, no, łańcuchy dostaw w wielu firmach się posypały. Przez szczególnie teraz od grudnia 2020 do teraz praktycznie w Polsce brakuje kartonów. Z tymi kartonami mieliśmy problem, z tekturą na te kartony. No dobrze, bo u Was też można zrobić customy, więc tak. Po prostu będzie tak, że ludzie będą musieli przysyłać Wam kompletne korby i czy swoje ramiona korby. Lewe ramiona. Tak, robić custom. Tak, i będziemy robić customy. Także to jest, różnica jest taka, że różnica między zamontowaniem u siebie,
a kupieniem gotowego pomiaru z naszym lewym ramieniem, to jest 2 dni robocze. I w kasie jest taniej. Szybciej jest. Szybciej jest, tak, bo to mamy praktycznie na półce. Jeśli dzisiaj na przykład ktoś zamówi, to dzisiaj bądź jutro wysyłamy. Kalibrujecie? Wysyłacie? Tak, zawsze staramy się przed samą wysyłką zrobić test kalibracyjny. To jest test dynamiczny, bo ona już wstępnie jest skalibrowana, ale jeszcze dynamikę sprawdzamy, czy wszystko jest ok, czy właśnie liniowość, o której żeśmy wcześniej wspominali, korby jest odpowiednia. Jeśli jest wszystko ok, do pudełeczka idzie do klienta. Także przychodzi taka korba, my potrzebujemy 2-3 dni robocze. Jeśli jest standardowo, nie ma jakiegoś Black Friday czy coś w tym stylu, to jest 2-3 dni robocze. Black Friday to z doświadczenia wiemy, że koło tygodnia niekiedy może potrwać montaż. Jest taki Tak, bo to wtedy jest skumulowane są te zamówienia, ale o tyle jest fajnie, że już jest po sezonie i każdy może poczekać te 2-3 dni dłużej. Nie? I także w ten sposób będziemy działać. Ok, ktoś nam przyśle, łącznie z wysyłką, to jest w 4 dniach powinniśmy się zmieścić. Także no, taka jest różnica. Gorzej mają ci z zagranicy. Powiedz mi, jak duży udział w rynku ma klient właśnie zagraniczny? Czy to jest... Co? 1%, 5%, nie, 25%. To są większe liczby już teraz. Tak? Tak. I to rośnie, jak trafiacie do klientów zagranicznych? Poprzez social media? Tak, social media, marketing. Mamy różne podejścia. A wspieracie jakichś zawodników, którzy na arenie międzynarodowej tak, to oczywiście. No, na przykład jeśli chodzi o nasze mierniki mocy, no to z takich mocnych zawodników, znanych, to Mikołaj pierwszy. Nie, chyba nie mam, bo go odkręcili, jak no, zwykle komuś dali. Tak, komuś dali, no tak jak u nas. Nie? No, szef zawsze w dziurawy buta chodzi. No, ale tak na poważnie, kto jest? Na poważnie, On Racing to jest top topów, top 5 podejrzewam w XC polskim. W światowym, przepraszam. Oczywiście Majka, którą powinienem pierwszą, jako pierwszą wymienić, Majka Błoszczowska. Także... No teraz do Majki dołączył Kuba Wesołowski. Tak, coś tam kombinują. Tak. Wyposażyć w mierzy, może, będziemy może mierzyli, możemy, ile ja? Znowu nie jeździł. Tak. Kto jeszcze? Bartek Wawak i to jest trójka, która jest w Krosie, w Cross Racing Team. Także z Crossem współpracujemy od 3 lat. Także od początku, odkąd macie mierniki? Tak, odkąd rok później, żeśmy od 19, 19, 20, 21 teraz, trzeci rok współpracujemy. I na przykład, no wiesz, zawodnicy typu On Racing, każdy wad wyczuwają. Rozumiem. To jest, to, tam nie ma zabawy, w sensie taki, że jak miernik będzie coś źle pokazywał i tak czyli dalej. Czyli Andrzej czy Majka? Trenują na waszych miernikach, monitorują trening na waszych miernikach. Jeżdżą na wyścigach, bo wyposażyliśmy również ich w dwunożne pomiary mocy ich korby Xtera. Bo tak, wiesz, ile pomiarów, ilu trenerów, tyle legend. U mnie regularnie pojawiają się klienci i pytają, słuchaj, co to jest ten pomiar mocy? Ja mówię, no słuchaj, pomiar mocy to jest to i to, mierzy ci to i to, pozwala zaplanować i sprawdzić wykonanie tego i tego. Aha, to jaki mam kupić? No słuchaj, no możesz kupić w pedałach, możesz kupić w ramieniu, masz korbę Ultegry, najprościej kup w ramieniu, tanio, łatwo się zakłada, spoko, kup sobie drugie ramię, będziesz sprzedawał rower, to sprzedasz za starym, to sobie zostawisz coś tam. Dobra, to jeszcze zapytam trenera. No i w tym momencie to się zaczyna, bo trener, każdy trener ma swoją historię. Nawet podobanie. Dzisiaj ci tutaj jednego ściągnąłem, akurat ten jest nie tylko trener, ale też badacz wydolnościowy. Nasz Darek z Progress Labu, żeby zrobić małą konfrontację i właśnie odpowiedzieć na pytanie, czy taki pomiar Impika nadaje się do tego, żeby zmierzyć sobie moc. Bo właśnie co drugi trener to ma jakąś teorię, że tylko power to max ściągnięty z Niemiec, zamontowany w korbę i coś tam, albo tylko coś innego. Myślę, że te czasy, które gdzie był SRM tylko i on był wyznaczany jako... No taki numer jeden, tak, benchmark i jako numer jeden na świecie i wszyscy do niego próbowali się porównywać i tak dalej, że te czasy już minęły. Technologia tak poszła do przodu, tensometria w miernikach mocy, że w zasadzie każdy miernik na swój sposób jest dobry. Kwestia tego, że trzeba jakby zrozumieć, jak każdy miernik działa, że jakie ograniczenia ma lewonożny, jakie ograniczenia ma dwunożny, jakie ograniczenia ma z tyłu w piaście. No bo przy pomiarze jednoramiennym... Mnożymy moc z lewej nogi razy 2. To, co dzisiaj była właśnie duża dyskusja, że wystarczy, jeżeli jedziemy po progach,
Że nogi mogą równomiernie pracować. Na różnych progach ma inną równomierność i nie jest to 50 na 50, tylko 50,5 na 49,5. Tak, i to już jest te 4-5 watów różnicy będzie między jakimiś dwoma pomiarami, czyli między dwunożnym a lewą. Z Marcinem tak rozmawialiśmy? Z Marcinem, tak. On powiedział, że nawet do 6-9% watów rozjazdu może powstać. No bo mi wychodzi, że jeżeli powiedzmy 1% lewo-prawo, to jest taka różnica, ale 1% pomiędzy, czyli dwoma, mamy dwa. No razy tak, 300 razy... watów, już masz 6 watów. No tak, tak. Dajmy tak, na tak, to, nie? Tak, także... no to jest... No. Tak, i to właśnie sobie to liczyłem, że na 300 watach 2% no to jest 6 watów. Mhm. Tu jest jeszcze tak, że jak jest, że jak rozmawiałem z ludźmi gdzieś tam z pelotonów tych takich worldtourowych, to na przykład inaczej też po pewnym zmęczeniu nogi zaczynają, ten balans zaczyna wyglądać inaczej, że jedna noga jakby jest bardziej wytrzymała. No każdy różne z nas jest niesymetryczny. Ja na przykład też tam coś krzywo trochę siedzę i w ogóle mam... Technika pedałowania, bo jeszcze jest coś takiego, że my możemy sobie waty duże na przykład generować, ale jedną nogą drugiej zakłócamy. Na niepełnym obrocie czy coś takiego. To znaczy nie, że jedną nogą naciskamy. Rozumiem, i odbierasz a druga, tę watę, druga musi pokonać moment, który opór tej nogi, nie? I to jest często, tym się objawia, że jedzie dwóch gości na tych samych, dajmy na to, pomiarach i tak dalej. Jeden jedzie na przykład 280 watów, a drugi jedzie 270 czy 260 watów i nie ma wiatru, takie same warunki. I to właśnie z tego, to jest technika pedałowania. U nas jeszcze, tak wracając do Imbig Akademii, tak przejdę troszkę płynnie, na przykład początkiem sezonu są treningi zaaplikowane, które mają na celu właśnie tych amatorów nauczyć techniki pedałowania. Rzeczywiście dużo świeżych ludzi weszło w rowery i kupują dużo różnych zabawek, ale widać, że pomiar mocy jest narzędziem rozkwita sensownym. No. Jest sensownym, jeśli ktoś podchodzi nie tylko do takiej jazdy niedzielnej, tylko coś zamierza ze sobą zrobić, czy ma cele takie, powiedzmy, długodystansowe, polegające na wzięciu udziału w jakichś zawodach, czy zrzuceniu masy, czy jakiejś regularności. Teraz trenerzy, generalnie jeśli bierzesz trenera personalnego, takiego rowerowego, to pierwsze co, nikt nie chce już trenować na pulsie kogoś. Czyli no, od razu jest zalecenie, no jak masz pieniądze i ci nie szkoda, to zakup pomiar. No to nie są takie duże pieniądze, no w tej chwili za 1500 mniej więcej plus minus się ogarnia. Nie tak jak kiedyś, kiedyś zarabialiśmy połowę z tego i pomiary były po trójkę, czwórkę, nie? Jeszcze parę lat temu. Teraz za 1500 masz fajny pomiar, na którym, a wiadomo. Zarabialiśmy połowę z tego w sensie jako społeczeństwo, nie wiesz, na pomiarze. Bo marża na pomiarach jest... No nie jest najwyższa na świecie. Pojedyncza niestety. No ale jest to ważne narzędzie i my mamy to w ofercie, bo to jednak jest moim zdaniem tak naprawdę bike fitting i właśnie pomiar mocy to są takie dwie rzeczy chyba w tej chwili najważniejsze w świadomym uprawianiu kolarstwa takiego czy innego. I trenowanie oczywiście z głową, bo a tu z kolei Olympic Trainer. Okej. Okay. Czy jeszcze o czymś chciałbyś powiedzieć, bo odcinek jak zwykle zrobił się długi. A miał być krótki? Nie, to zakładałem, że... Aha, bo tam hak jakiś miałem zobaczyć. No dobra. Nie, z mojej strony myślę, że tyle. Ja jeszcze chciałbym tak na koniec zachęcić do skorzystania z platformy naszej Impact Trainer, bo teraz jesteśmy właśnie na etapie jej mocnego rozwijania. Zarówno zbudowaliśmy już taki mocny zespół software'owy, który pracuje codziennie. Bo tam jest 2 tygodnie za free, czyli można się zarejestrować i zobaczyć, jak to działa, ocenić. Czy to jest to? Dobrze, bardzo Ci dziękuję, że dziękuję również. Pofatygowałeś. To naprawdę miło posłuchać, że są w Polsce firmy, które się rozwijają, mają fajne pomysły, współpracują z topowymi sportowcami. Trzymam kciuki i do zobaczenia może w jakimś kolejnym odcinku, jak będziemy mieli o czym pogadać. Dzięki również. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Hej.